W czwartek oficjalnie otwieramy nasz kolejny nowy mural we Wschowie. Mam nadzieję, że podoba się zarówno mieszkańcom miasta i gminy Wschowa, jak i również wszystkim przyjezdnym. Szanowni Państwo, mural zaprojektował Tytus Brzozowski, znany artysta, a ja z tego miejsca serdecznie zapraszam do Wschowy, ale również chciałbym podziękować pracownikom miasta i gminy Wschowa zaangażowanym w powstanie tego muralu za cały wkład pracy i zaangażowanie, aby ten mural powstał w tak krótkim czasie. Bardzo Wam dziękuję i wszystkich mieszkańców zapraszam do zobaczenia, do podziwienia tego muralu i mam nadzieję oczywiście, że powstaną kolejne w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jako pracownik Muzeum Ziemi Wschowskiej przybliżę w kilku zdaniach historię najważniejszych zabytków Wschowy, które można zobaczyć ich wizerunki właśnie na znajdującym się za naszymi plecami muralu. Myślę, że jest to bardzo istotne miejsce, w którym ten mural powstał z punktu widzenia turystyki wschowskiej, ale także historii miasta Wschowy, ponieważ znajdujemy się przy skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg, ulicy Niepodległości, Daszyńskiego, Księdza Kostki. Tymi ulicami każdego dnia przemieszcza się bardzo dużo osób, nie tylko mieszkańców Wschowy, ale osób przejezdne, które przybywają do naszego miasta. Mam nadzieję, że zabytki, które tutaj zostały zaprezentowane na tym muralu, będą taką zachętą, aby podążyć nieco dalej na Stare Miasto, do centrum, żeby zobaczyć na żywo właśnie te zabytki. Jako historyk sztuki i muzealnik zachęcam do właśnie obcowania z oryginalnymi zabytkami. Przy każdym z tych obiektów można odnaleźć również kody QR w celu zagłębienia się w historię tych obiektów. Natomiast jeżeli ktoś nie dysponuje taką technologią, zachęcam również do odwiedzenia muzeum. Można skorzystać z usług muzealników wschowskich do oprowadzania właśnie po mieście, ponieważ te właśnie najważniejsze zabytki są taką wizytówką Wschowy w mieście, które już przed wiekami było takim miejscem, które witało przyjezdnych, którzy przybywali do Wschowy. Tutaj właśnie, w miejscu, gdzie dziś mam ulicę Bohaterów Westerplatte, znajdował się trakt królewski, którędy najważniejsi goście, w tym sami właśnie monarchowie, przybywali do Wschowy. Ta właśnie droga prowadziła do bramy polskiej, bramy północnej, którędy też wjeżdżali do naszego miasta przybywający z różnych stron, także z zagranicy. Dlatego też rozpocznę moją opowieść od kamienic, które są na muralu w jego dolnej części. Jest to pierzeja zachodnia rynku wschowskiego, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza. Są to kamienice należące niegdyś do najzamożniejszych mieszczan wschowskich, w których to znajdowała się rezydencja królewska za czasów wizyt Augusta II, Augusta III z dynastii Wettynów. Właśnie tam zatrzymywali się królowie. W czasie posiedzeń Senatu w naszym mieście przechodzili do ratusza, gdzie obradował Senat. Stąd też w bezpośrednim sąsiedztwie widać na muralu ratusz wschowski, który był nie tylko centrum tutaj miasta oraz przez wieki siedzibą włodarzy, ale także miejscem, w którym podejmowano decyzje o randze ogólnopolskiej. Tam obradował również Senat z udziałem samych królów. Oprócz tego na muralu widać oczywiście farę. Jest to nie tylko najwyższy budynek w mieście, ale również drugi najwyższy kościół w województwie lubuskim. Wschowską farę, wieżę kościoła farnego, wyprzedza jedynie kościół w Drezdenku, który powstał na początku XX wieku. Więc w tym miejscu warto podkreślić, że wieża kościoła farnego we Wschowie została ukończona już w 1580 roku i pierwotnie była jeszcze wyższa o 7 metrów. Co czyniło ten kościół najwyższą ówcześnie budowlą w całym województwie poznańskim, do którego wówczas ziemia wschowska należała. Jest to bardzo ważny zabytek, ponieważ jest to nie tylko pierwsza świątynia w mieście, najstarsza, ale także kościół, w którym odbył się ślub samego króla Kazimierza Wielkiego z jego ostatnią żoną Jadwigą Żagańską w 1365 roku.
I to właśnie tutaj ta uroczystość przeniosła się następnie do zamku. W górnej części muralu widać oficynę zamku królewskiego, zamku, który na co dzień był miejscem pracy starostów pskowskich, którzy w imieniu króla sprawowali władzę zwierzchnią nad Pskową, która była miastem królewskim. Obok zamku na muralu widać wieżę, która w oryginale stoi przy kościele Żubka Chrystusa, kościele należącym do dawnej parafii luterańskiej staromiejskiej we Pskowie. Ta właśnie dzwonnica, która powstała w XVII wieku, pierwotnie była wykorzystywana jako baszta bramy północnej, bramy polskiej, która właśnie witała przybywających do Pskowy. Do dzisiaj zachowała się, można ją zobaczyć, jest to jedyna pamiątka po tej bramie. No i oczywiście na muralu znajduje się także kościół klasztorny, czyli perełka rokoko, jeżeli chodzi o zabytki Pskowy, piękne wnętrza, polichromie. Zachęcam do ich odwiedzenia kompleksu klasztornego. Zarówno z zewnątrz, jak i w środku jest to bardzo wartościowa i cenna architektura, którą warto podziwiać i odwiedzać. Serdecznie zapraszam do zwiedzania Pskowy. Dziękuję bardzo.